Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dishonored. Na start mamy 3 kościane amulety tylko w tej lokacji. Chaos, twoje działania mają wpływ na miasto. Wynikiem wysokiej liczby zgonów jest większa ilość szczurów i płaczków, odmienne reakcje twoich sprzymierzeńców oraz mroczniejsze zakończenie. Chyba płaczki zostały właśnie... Jap, rozstrzelone. Przykład, co się stanie ze mną, jeśli zostanę zauważony. Skradaj się, skradaj się. Zgarniaj typa. Teraz gdzie by go schować? To myślę jest tak w miarę bezpiecznie, bo tutaj nikt nie chodzi aż tak bardzo. Tam jest wieża. Poza tym pusto. Jest kościelny amulet najbliższy. Najbliższy jest gdzieś tam. To jest typ odwrócony tyłem i jest sam, tak mi się wydaje. Tak więc myślę. Warto się nim zająć. Dobra, zabieramy. O, co my tu mamy? Co chcesz? Jesteś za, że w sobotę zamówimy pizzę? W tym sensie, że ja zamawiam i kupuję. Ja sobie dwie pizze zamawiam za swoje pieniądze, ty sobie kupujesz. Każdy zamawiamy, wszyscy, każdy płaci za swoje? Tak. Czemu nie? Drzwi. Dobra, co my tu mamy, kurde? Nadrewident Tadeusz Campbell. Były nadrewident Tadeusz Campbell. Nie jest dłużej mieszkańcem Dunwall. Jest teraz przestępcą. Nie, przestępstwem jest teraz oferowanie pomocy temu człowiekowi. Jakiejkolwiek. Okej, okay, nieźle. To oczywiście konsekwencja tego, że go napiętnowałem, a nie... Guard, to me! Kuźwa, on musi być za mną akurat. Dobra, będzie gdzieś... Sprzed chwili będzie safe. Dobra. Niech sobie tam strzelają. To oczywiście była konsekwencja tego, że go napiętnowałem, a nie zabiłem tak po prostu. Jak mówiłem, dla naszego nadrewidenta to jest pewnie los gorszy niż śmierć. Bo już nie może czerpać korzyści ze swojej wysokiej pozycji. Serio, kurwa, szczury, ale taki psy jest. Tu muszę wleźć. Dobra. Cyk. Okej. A nie, to jest na tran. Ciekawe. Myślałem, że to jest tak... Myślałem, że go te szczury zaczną zżerać, ale na szczęście nie. Czy w sumie na szczęście? Gdzie tam w sumie koło... Tak, koło Wacka lata, nie? Co się z nim dzieje? Go. Gdzie jest ten typ? No daj tam obrócony, świetnie. Zabieramy. Więcej pocisków, remedium duchowe nie potrzebuję, klucz z chętnym wezmę. Chciałem w ogóle granatów? Kiedy je zgarnąłem? No idea.
Ale dobra, skoro tam gościu załatwiony, to teraz... zajmijmy się tym kolegą. Taka. Taka. Też go tu zostawimy. Mam przytodynie na dodatkowej tej. No, ale myślałem, że tak ktoś tam, kurde, stoi w tej wieżyczce, ale nie. To jest normalnie po prostu... sterowane przez tego. Znaczy, to jest po prostu zasilane, nie? I... kropka. Dobra, gdzie był ten najbliższy? Gdzieś tam. No i tak muszę iść chyba w kierunku... tego... tej destylarni, mi się wydaje. Attention, Dunwall citizens. Thaddeus Campbell, formerly High Overseer, is no longer a citizen of Dunwall. He now bears the Heretic's brand, and by one of the oldest traditions of the Abbey of the Everyman, it is now a minor criminal offense to offer this man aid or housing. In this time of spiritual crisis, the Overseers have initiated the Feast of Painted Kettles. Don't tell me to move along. You move along, scum. Find someone useful to push around, why don't you? Żałuję, że teraz połowa tego, tej wiadomości została zagłuszona przez tego typa, nie? Mine, all mine. Hands off it, Bottle Street Boys. No patrzcie, to babuni łach jest teraz zablokowane. Hey, you're just the man I was looking for. Slackjaw's wanting to talk to you. O! To ciekawe, myślałem, że będziemy się potykać. Tu proszę, jednak nie. Dobra. Tu jest kościany amulet. A to jeszcze wyżej. Gdzieś tam pewnie. A i oczywiście, że ktoś tam stoi. Dobra, na górę. O, idź pan. Przenieść wizję. Jezu, w ostatniej chwili! Aha, pewnie do pistoletu, co nie? Okej, czyli 28 to jest maksimum, ile mogę mieć pocisków. Pamiętnik matki. Dobra, to już dla was. Zostawiam. O kurde, to jest ten! To jest jeden z tego Dauda! Nie no, kurwa, serio? Dobra, trudno. Żegnam. O, a nie! A nie, dobra, czyli bełty to będzie, oni mają bełty, a nie te. Dobra, trudno. Nie chciałem tego robić, ale goście dosłownie mnie do tego zmusił. Czy oni bełty noszą? No, jest to nawet logiczne. Ty właśnie, a propos bełty, zobaczmy, jak wygląda teraz kusza po upgrade'ach. Ty, fajnie. Bardzo fajnie. Dobra, trochę mi szkoda tego zabójstwa, no bo mówię, wolałbym typa nie... dole kolejny. No. Zniknij. Dobra, udało się. Jedzmy sobie trochę. Trup, tutaj widzę płaczka. Jest tutaj hajsu, dud, cyk, ostrze sprężynowe, czyli coś, co mnie mało interesuje. Tutaj dwie amulet, oczywiście jest z tej strony.
Widziałem, że jest gdzieś achievement, żeby od początku, żeby przez całą grę zejść maksymalnie 10 osób. Nie mam prawego pojęcia, czy to mi się uda, ale jak się finalnie uda, to będę z tego bardzo zadowolony. Zobaczmy. Serce krwawołu. Maksymalny poziom twojej many został nieco zwiększony. Ej, to jest zajebista rzecz. Dobra, tu mam co? Szybciej pływam. Miarkowanie jest silnie powiększone. Zobaczymy, jak to jest powiększone. Nieco dłuższe wstrzymanie oddechu. Białe szczury cię nie atakują. Białe szczury można zjadać dla many. Dobra, to mnie akurat nie interesuje. Chociaż w sumie to jest na dobre combo, nie? Ale... Dobra, co jest tutaj? Zjadać dla many. Efekty mocy są wzmocnione. No nie no, takie to jest lepsze. Dobra, bierzemy to. Serce krwawołu. No, tak troszeczkę tylko, ale nawet te troszeńku, myślę, może być dla mnie przydatne. O, tutaj eliksir sokołowa. A jeszcze tutaj szafka do sprawdzenia. Zioło lecznicze, spoko. Tutaj nic. To nie mogę. Nie, to nie jest nic do wzięcia. No dobra. Zwijamy się stąd w takim razie. Zobaczmy kolejne. Kolejna moja jest gdzieś tam. Spróbujmy się to zgarnąć. Co tu jest tyle tych zabójców od Dauda? To nie! No żeż ty... Kurde, ale czemu mi tak nagle wstrzymało, kurde, to podduszanie go? Attention Dunwall citizens. A mandatory whale oil ration is now in effect. Non-compliance is a punishable offense. Apartament Marszanda, okej, okay. To może być coś. So this is art? Awful lousy way to make coin. Poor bastard. Mm. Stuff can't be worth nothing, can they? Not a chance. I think I remember having seen this painting at my grandmother's place. She wasn't no duchess. Yeah, probably can't even sell it for junk. Not worth the time taking it off the walls. Might go upstairs, see if the mother two found something worth the trouble. Numer rozkoszy. Olej na skórze. Dobra, nie mam pojęcia, co tu chodzi. Stuff can't be worth nothing. Dobra, w sumie to już słyszeliśmy, to zakrzywmy czas. Spróbujmy się ich pozbyć. Dobra, nie podnosimy go, tylko od razu do tego drugiego. Dobra. I teraz zabieramy. Pięknie. Dobra. No i zostawiamy. Jeszcze ze mną. Bardzo. No a obraz. Światło na odwróconej krzywej. Autoportret sokołowa. No i cyk, 300 w kieszonce. Dobra, teraz na górę idziemy. Albo nie, najpierw zobaczmy, co jest na dole. The outsider walks among us. Czyli odmieniec kroczy wśród nas. Być może. O chuj. Przejdą? Oczywiście, że przejdą. Okej, ale nic mi nie robią. Powiedzmy, że to spoko jest. Jest co? Jakiś nielegalny destylator, ale to niewiele powie. Pusto i tyle. Dobra, krój prawie identyczny jak na tym. Krój prawie identyczny jak na tym mieszkaniu Galvaniego. Wyślij nam jedzenie, nie naboje. Albo wyślijcie nam właściwie, bo to pewnie to władza z tej wiadomości. Ok.
Okej, czyli na Bottle Street. Chyba to będziemy mogli ten od razu wyjść na Bottle Street właśnie. Czekaj, od której strony widzimy, ale zobaczmy właśnie jak większe jest to przybliżenie. Nie wiem, czy to jest jakieś mega dobre. No ale dobra. W razie czego będę miał do wymiany. Amulecik. Muszę przeniosę, żeby mi się nie zostało. To jest klucz do apartamentu. To się może przydać. Kluczy mi dość. Ale nie, flaszkę zostaw. Śledzie możemy podjeść. Zabić trochę zdrowia. I tutaj zioło lecznicze. W szafce kolejne ziołko lecznicze. A przy okazji białe szczury, bo też możemy podjeść. Proszę bardzo. Mana odnowiona w dużym stopniu i to totalnie za darmo. I to jeszcze? Zostańcie co tam. Dobra, bo te żarcie i tak zjada, ma eliksiry, znajduje sporo, więc... Nie ma sensu tego tak oszczędzać. Zwłaszcza, że tego mnie szczury podziabały, więc to akurat tym bardziej nie ma co się martwić. No. Jak to wygląda tutaj? Mamy tych dwóch typiarzy. They wouldn't have such a strong door unless they kept some interesting things on its other side. I'm telling you, it won't budge. Not even a bit. And I think I bruised out my shoulder. Stop your crying and give another shove. Just imagine what could be behind it. That'll get you through the pain. If you're so sure, then you shove. Yeah. Meta. Medium. Coś, nie coś. Kościane amulety, ale to już było. Doubt i parabola zaginionych sezonów. Kurde, dwa obrazy w jednym miejscu? Ładnie. Bracie, ja chcę używać tutaj zakrzywienia czasu. No teraz jestem zmuszony, aby to zrobić. Najgorsze, że przejście tego bez wykrycia nie jest w ogóle wcale takie trudne. Tylko to ja jestem po prostu za głupi, żeby to zrobić. Kod do sejfu Marszanda. Okej. W domu Marszanda znajduje się zamknięty sejf. Gang Slack Joe'a nie był w stanie otworzyć sejfu, więc kod zapewne jest gdzieś gdzie indziej. I to jest najlepsze, bo to jest kolejny kod, który gdybym chciał, mógłbym po prostu sobie otworzyć, gdybym sobie znalazł kombinację na necie. Albo mogę próbować, na chybił trafił, no bo te kody, bo tutaj te sejfy nie mają żadnej tej... No gdzie jest ta runa? Tu? Nie? Tu schowana. Chyba... A, o. Mhm. Tak, schowana. Oczywiście. Nie ma tak łatwo, co? Dobra, zostawimy to w takim razie. Tywiańska urna grzebalna, materiał nieznany. Dobra, psujmy, może nie powinienem tego traktować mieczem. Mogło być trochę nieposzanowanie tego, kto tam był. Dobra, na bulwardzie byliśmy, więc jak mówiłem, wrócimy sobie tym dołem. Jeszcze niżej muszę zejść. Bulward, a mnie interesuje tutaj właśnie to przejście na właśnie Bottle Street. Przejdź na Bottle Street, ok? O i proszę, od tej strony. Dobry, panie kolego. Want to look at some of the things I've found? Good prices, I swear. Zobaczmy, co tam masz dzisiaj. Strzałki sypiące, klucz elektryczny, eliksir sokołowa. Kurde, nie.
On ma fajne rzeczy, ale dalej jestem zdania, że najpierw wolę, że wolę się zdać trochę na szczęście a propos tego, co znajduję. To jest jeden, a dwa, wolę jednak też najpierw kupić upgrade'y, a potem ewentualnie wykupywać jakieś rzeczy w tych u merchantów. If you're looking for Slackjaw, he's in the distillery. Okay. Go on. Slackjaw's inside. Okej, dobra, czyli zakładam, że jak tutaj wejdę, to już nie jest wrogi teren. I co? I don't think they're gonna last much longer in there. That's what they get for taking free. Obszar neutralny. That tainted elixir is bad stuff, I guess. It's what they call irony, I think. Elixir is supposed to prevent the plague sickness, fight it off. But someone poisoned the bootleg still, and now we got the elixir that gives you the plague. I don't think that's what that word means, idiot. Well, how would I know? It's some other word then. Anyway, I almost feel sorry for the poor fools that drank that bad elixir. Nawet nie wiecie, jak blisko stoicie typa, który to zrobił. No cóż, no ja się nie zamierzam przyznawać. Nie, zostaw to. Okej, to jest teren neutralny, ale mam wrażenie, jakby zobaczyli, że coś tutaj podpierdalam, no to raczej chryja by się z tego zrodzenie zło zrobiła, więc może lepiej, żeby nie widzieli, że coś zabieram. Spróbuję też na razie broń. Żeby nie było. O. Amulet tam w środku. I to chyba... Tak, to jedyna rzecz, jaka tutaj się znajduje. Co? Płaczki? Da się jakoś wejść? Nie, nie da się. Okej, okay, mogę to otworzyć? Klucz rezerwowy. Nie mam tego klucza jeszcze. Podkreślam, jeszcze. Slackjaw be waiting for you. Okej, spoko. Tutaj coś jeszcze. Ostrze. Elixir akurat jeden. I drugi. Pięknie. Slackjaw be waiting for you. Dobra, oni się powtarzają, to myślę, nie będę. You just need a bit. Ain't you heard? Slackjaw keeps the good stuff for himself. Rest of us get one part elixir, three parts water down. Well, that's just to make the swallowing go smooth. Well, I ain't taking no chances on getting the plague. Drink till you drop, that's my motto. Ciekawe, gdzie cię zaprowadzi, stary. Co my tutaj mamy? Bunting. Ten marszant to człowiek o wytwornym guście. Jeśli ktokolwiek, kto został w Dunwall, ma coś wartego za ukradnięcia, to on. Więc ktokolwiek otworzy safe, zgarnie podwójną dolę. Proszę, proszę. Czyli ludzie też się zabiegają, widzę, o ten safe. Grabież w ostatnich miesiącach to dla was. Okej. Okay. A, że pusto. Slackjaw jest gdzieś tam. Dobra, nie widzę niczego poza tymi flaszkami, które mają. Czyli raczej nie mają nic, co jest warte zarąbania. I co? Nie będę też tam łaził, myślę, no bo wiadomo, jedyne co mnie tu interesuje, takie rzeczy ważniejszych, to jest ten kościany amulet. Aczkolwiek, kto wie, może znajdują się tu jakieś znowu rzeczy ukryte. O, na przykład taki drut miedziany. Zakniemy sobie te drzwi. Rozejrzyjmy się co nieco. Może właśnie znajdziemy też coś fajnego. Elementy nie mogę podnieść, no to se łyknę i podniosę kolejne. Pięknie. Czołem. Ciekawe, co by było sobie, bo sam sobie się napił tego eliksiru, nie? No i co? Flaszka do rozwalenia. Tyle. O! Dobra, od razu poszło. Jest villain, if I judge your looks aright. A villain I might have some work for. Somebody put plague in the brute tank. Half my men are weepers. Trapped three of them in the distillery. Rest are wandering in the street.
Since it's so, and I find myself short of able bodies, I may have a point of interest for you, see? Way I figure it, there ain't nobody worth killing round here except those two Pendletons over at the Golden Cat. I'm right, ain't I? See? Slackjaw knows. Them boys are twins. Rich, mean, and weird. Worse than most of their ilk. They've been laying low there a while, not sure why. There's a lot of security at the Golden Cat tonight, though. Special guests and the like. But you're gonna walk in there dressed like that and kill the Pendleton brothers? Maybe I got a better way to take care of them, too. If you're doing something for me first, understand? Someone, I don't know who, is killing my men, taking my territory, stealing my goods. Might be a fellow name of Galvani. I sent my best man to investigate, but he went missing and... Well, now I need someone to find what happened to him. Go to this Galvani's place. He lives nearby off Clavering Boulevard. You do that for me and I'll get you a better way into the Golden Cat. Okay. Spoko. Co masz tutaj? Coś ciekawego? Nie. Dobra, to jest dobre, bo on mi dał właśnie ten sposób na ten niekrwawy, powiedzmy, czy tam na niezabijanie. That Galvani is a leech. A doctor they call him now. Get into his office and you can find out what happened to my man who vanished. Dobra, masz jakiś klucz przy sobie? Nie, niestety. Dobra, ale w sumie właśnie muszę się rozejrzeć, może to jest gdzieś ten klucz. Dobra, na wszelki wypadek. Tutaj zapis, tak. Jak widzicie, dość późno nagrywam. A nie, dobra, nie robię problemu. Spoko. No to zabiorę sobie co mogę. Ale bym się za tym kluczem jeszcze rozejrzał. Zapasowym. Bo wiecie, jeszcze jest alternatywa opętać szczura, ale mówię, wolę sobie na razie te runy pozbierać. Brakuje mi jeszcze dwóch, żeby ulepszyć zakrzywienie czasu. A teraz pytanie, czy któryś... O! O! Okej. Okay. Dobra, chcesz, to się baw. Ja sobie zabiorę to. Przy okazji zobaczmy, co tu jest. Szybki cień. Poruszasz nieco szybciej w trybie skradania. Zajebista rzecz. Co, dobra, na co by to zmienić? Prędkość pływania. To mi na razie niepotrzebne. Szybki cień, poproszę. Kurde, ej, teraz fajna rzecz, kurde, z tym. Ale czuć tą różnicę, bo patrzcie. What the hell? Ilu tych płaczków tu jest? Dobra, myślę, jeśli chodzi o płaczków, to raczej nie ma co się patyczkować, nie? Ej, ale jak to zajebiście szybko działa teraz! What the hell? A ta jeszcze żyje. Ej ty, dobra, czekaj. Czekaj. Ile je kosztuje, kurde? Dwie runy. Dobra, bierzemy to. Gdy zabierz niczego niespodziewającego się wroga, jego ciało rozpadnie się w proch, znikając, dzięki czemu nie będzie trzeba go ukrywać. Na poziomie drugim wszyscy rozpadają się w proch. Drugi kosztuje 4 runy. Tak kusi! Ale nie, dobra. Na razie myślę, te dwie runy wydane w to wystarczą. Aha, to nie działa, nie działa z kuszą. Ok,
Okej, dobra, jednak jest szybki cień. Świetnie. Dobra, zestrojenie z rzeką, czyli muszę to chyba jednak osobiście chyba kogoś zabić dzięki temu. Dobra, mówię, nie wiem jak to działa na zwykłych ludzi, ale a propos płaczków, to się raczej nie ma co nimi aż tak przejmować. Kurde, niewiele z tego się niestety rozpadu teraz przydało. A szkoda. Jak mówię, jeśli chodzi o płaczków, no to moment, omen, płakać nimi nie będę. Dobra, tu wszystko zgarnięte i zobaczmy, nie tu, zobaczmy teraz. Nie moce. Zobaczmy tutaj. Dobra, do Galvaniego. Galvani wiem, gdzie się znajduje. Albo właśnie na tym bulwardzie. Nie, stary, nie mam, sorry. Dobra, na razie myślę, mogę trochę pobiec. O, czekaj, białego szczura tu widziałem. Bardzo. Attention, Dunwall citizens. This district is now under a mandatory cleanup. A, tylko właśnie. Tędy nie przejdę, ale przejdę dalej. Co jest? Kto mnie usłyszał? A kurde, ten stamtąd mnie aż przyuważył. No ej, nie gadaj, że mi widzi z takiej odległości. Chociaż... Dobra, czemu ja się dziwię? Przecież jest dzień. Dzień, a nie dziwi, że gość mi widzi z takiego dystansu? Okej, okay, tu i tam. Chyba to zainteresować, myślę. Siedź tutaj. Okej. Okay. Chodzimy. Gdzie jest ten amulet tak konkretnie? Gdzieś tam leży. To był chyba typ, nie? Tak, ale odwrócony. Auć. Przyjmy. Aha, to eliksir medyczny! To ten sokołowa może mi manę odnowić w pełni. To kurde, to nie doczytałem. Myślałem, że to remedium będzie mi odnawiało całe zdrowie, całą manę. Znaczy nie doczytałem, źle zrozumiałem właściwie, nie doczytałem. Zostawmy go tu. Czy miałem jeszcze coś fajnego? Attention, citizens of Dunwall. The Lord Regent has ordered strict whale oil rationing in this area. Failure to comply will result in immediate arrest. Drugi typ. A i tutaj też do Golden Cat idziemy, ale nie. Poczekamy z tym, poczekamy. Jest ten typ, co to był? Cyk, bliżej. Zabieramy i jest! Idealnie w ostatniej chwili. Przejdziemy. No i tutaj sobie chyba zostawimy. Proszę bardzo, jedna aktywacja, szybka zmiana. No tak, to chciałbym, że się obróci. No i sobie, idź sobie. No, stupid goddamn. Dawaj, sono. Attention, Dunwall citizens. Thaddeus Campbell, formerly High Overseer, is no longer a citizen of Dunwall. He now bears the Heretic's brand, and by one of the oldest traditions of the Abbey of the Everyman,
It is now a minor criminal offense to offer this man aid or housing. In this time of spiritual crisis, the overseers have initiated. Tak, to macie chociaż odtworzenie w pełni tamtej wiadomości. How does it work? What? The wall of light? Isn't it a wonder? It's one of Sokolov's latest inventions. They say the idea came to him in a vision. Yes. Yes, but do you know how it works? I really couldn't say. But all the hairs on your body stand up when you walk through it. Attention, Dunwall citizens. A mandatory whale oil ration is now in effect. Non-compliance is a punishable offense. Jezu, ile tu jest tych typów? Więc to nie trochę przez to, że właśnie zatrułem ten eliksir. Żyć. Nie wiem tego. Ej, widzieliście? Ej, faktycznie zniknął. Ogarnęli niestety, w którą stronę przepoleciałem. Czy jest ten amulet? Gdzieś tam. Kurde, myślę, że jakieś przejście będzie. Kurwa. Kupiłem, to chociaż będę z tego korzystał. Dalej nie jestem przekonany, czy powinienem to robić, ale jak już wykupiłem tego skilla, to zamierzam go używać. Ale mówię, tylko na płaczkach, nie? Bo jak już było powiedziane, płaczki to już jest mega zaawansowane stadium tej zarazy, któremu no już raczej nie da się niestety pomóc. Come to dinner now, that's right, my sweet little birds. Come to Granny. Granny won't hurt you. Aha. Co ona tu robi? My gentlemen callers don't come around like they used to. You took care of it for me, didn't you? That's nice. Yeah. I zaczyna się spotykasz białe szczury. Nie, to jest tak niepotrzebne. Okej. Okay. Więc znałem, czy to nie był błąd a propos tego. Uuu, proszę, już tu jest, kurde. Dostęp do Golden Cat. The handsome one with the beautiful dark eyes. I just want to tell... I'm doing my part, yes. Granny Rags is doing her part. Tell him, won't you? If you see him. Kurde, nie wiem, czy nie było warto się pozbyć, nie, ale... Niech jest, może jakiegoś questa dostaniemy mniejsze w przyszłości. Co z tej strony jeszcze? Poza trupem? Nicja? List Alison. Drogi Danielu, dostałam posadę geologa w firmie handlowej na Syrkonos. Wkrótce przeprowadzimy nasze pierwsze badania na południe od Karnaki. Nie zwlekaj zbytnio z odjazdem, ponieważ są pogłoski o ludziach, którym zabroniono opuszczenie miasta. Czekaj na mnie w Karnace. No, jak widać, niestety typ nie jest w stanie się skontaktować nawet z tą kobietą. Jak wiadomo, trupom ciężko się z kimkolwiek komunikować. 40 minut już, kurde, na liczniku. Ale dobra, chociaż chcę załatwić jeszcze tego questa dla Slackjaw'a w tych biurach, więc wchodzimy. Wejdź do biura. Już je znamy, więc powinno pójść w miarę gładko. Co jest tutaj? Mamy runę. Okej. Okay. Dobra, tu na razie spokój. No oczywiście, że nie może być sam. Said I hate telling you that. Okay.
Okej. Dobra, rozchodzą się na szczęście. Wolałem już to kurde wykorzystać, nie? Nie wiedziałem, w którą stronę się typ odwróci. Możemy go możemy tutaj zostawić na spokojnie. Znaczy nikt go nie będzie tutaj szukał. Powiedzcie mi, jak na serio wygląda to z ich perspektywy? W sensie, czy to jest tylko, wiecie, takie... jak wiatr? Czy to w ogóle nie wydaje dźwięku? Bo w sumie, jeśli to jest to drugie, no to bardziej... W sumie to drugie bardziej mnie przekonuje, skoro oni nawet nie reagują, że ja się dosłownie obok nich pojawiam. Nie wiadomo skąd, oni totalnie nie reagują na to. Już było. Moneta... No, weź to idź z tym. Monetę chcę. Kolejna moneta. Pusto. Też pusto. Też pusto. Pa. Co to było? Slack Joe'a. No i trochę bełtów. Możemy sobie to dwa odzyskać. Nic ciekawego. To lepiej zamknąć. Też pusto. No i wracamy tutaj, dobra. Czyli w takim razie. Przecież mogę tego zniszczyć. Aż się prosi. No, zamknij te drzwi. Informator. Stawiam dychę, że nie żyję. Oczywiście. Dobra, tu jest póki co spokój. Jak tam safe? Ciągle otwarty. No i zawartość. O, ty czekaj, coś tu jest. Ale nic istotnego. Out w takim razie. Kieleczka. Wiele poza tym. Dobra. Czyli już coraz wyżej po prostu idziemy. What do you think? I think he's dead, right? I know that. I mean, do we have suspects? Suspects? What? Suspects? We ain't gonna waste time solving who killed him. Personally, I'd buy who did it a drink. But what are you gonna put on your report? I'm gonna say we found one of Slackjaw's men inside, all dead and bloody, and that you are a stinking idiot. Okay, może nie będzie konieczna. Wyjdź stąd, stary. Wyjdź stąd. Jeden albo drugi. Nice. Dzięki za kluczyk. I dzięki za siebie. Żeby tam się cicho. Lepiej poza widokiem. Dobra, full amunicji. Co? Pióra zimoskółki. Okej, okay, warto dychę. Wiadomo, piechotą to nie chodzi. Lepiej dychę mieć niż dychę nie mieć. Tam gdzieś gościu będzie. No i dziękuję bardzo. Tutaj zamykamy. No i pięknie. Okej, informator jest tutaj. Ale patrzcie, mamy tutaj ostatnia wiadomość Crowley'a.
Szukaj wskazówek. Ogarnięte. Zwróć audiograf Slugjawowi. Dobra. To jeszcze możemy zrobić. Zachowanie szczurów. Dlaczego było? Tia. Okej, to już chyba nie ma niczego więcej, co mogę zabrać. A patrz, jednak nie, jednak coś było. Tutaj też to już chyba było. Tutaj czy byłem? Żal lewiatanów, to było coś nowego. No i to, tyle. Dobra. Ale właśnie, tu jeszcze jest runa. Ej, patrzcie! Tym razem w tym miejscu jest runa. Cyk. Tylko tutaj, tak? Tak. Jedyne miejsce w całym domu. To. Dziękować. Okej, okay, 1 na 5 run. Tyle samo jest kościanych amuletów. Także dziękuję bardzo. Wychodzimy. Lecimy szybciutko do Slugjawa. No i zobaczymy, co takiego nam za info sprzeda, a propos właśnie... Do końca o to mi chodziło. A propos... wejścia do Golden Cat. No nie powiem, trochę liczę na to, że to będzie coś wartego uwagi. A ty właśnie, a propos uwagi. Czy tutaj jest coś godnego uwagi też? Płaczek. To się lepiej go pozbądźmy. Dobra. Sakiewka, oczywiście. Dobra, za mało szczurów, na szczęście. Właśnie wolałem, żeby go nie zabiły. No i dobra. Mamy to. No i okej, tutaj jest czysto, więc możemy już na spokojnie lecieć. Wspomagając się oczywiście mignięciem od czasu do czasu. Ciekawe, czy oni jakoś... Szkoda, że oni jakoś nie reagują na to, że ja tak migam. Chociaż jedna taka reakcja, nie powiem, byłaby... How come it's always me who pay for the whiskeys? Shush up your mouth. You know I can't work out the right number of coin. It's embarrassing. Ciut tak. Ciut jest. Ale dobra, czyli mam już... Dobra, dla pewności, ile mam tych run? 5 chyba, nie? Tak, mam 5. Czyli jak znajdę całą resztę, no to już będę mógł ulepszyć sobie zakrzywienie czasu, a potem pójdziemy sobie... w ulepszenie mignięcia i mrocznego wzroku i może potem w kupno opętania. Ale na razie... Nie są białe szczury? Wyglądały w taki sposób. Ale na razie lecimy sobie tędy. I zobaczymy co... Gdzie jest? A tam się przyjdzie. Dobra. What's this? Information from my missing guy. Let's have a listen. Slugjaw, it's me, Crowley. I'm making this in case I don't make it back. He was right. There is someone wants you dead. Wants to take over the distillery and the whole Bottle Street gang. And you'll never believe who it is, neither. At first I didn't. That's why it's taken me so long. I wanted to be sure. What's that? Arr! No! No! Ah! So Crowley's dead. Too bad. He was one of my best men. Still, you and me had a deal, and Slugjaw never goes back on a deal. Take this key. It ain't for the golden card, no. This key's for the captain's chair.
A hotel abandoned since the plague gutted this part of town. Take the stairs to the top. You can use the roof to get into the Golden Cat brothel. See that? Slackjaw keeps a bargain. Just as good as them men who run the city. Maybe a little better. You think about that. Now maybe we can help each other out again. I could get rid of the Pendletons for you, quiet-like and without killing them. But you gotta do something for me in return. Move dalej. The Cat's having a big reopening tonight. Lot of money clients. Including an arts dealer named of Bunting. He's got particular tastes, or so I've been told by some of the ladies. Got some pretty fancy stuff locked away at his place. And the only thing preventing me from nabbing all that loot is the combination to his safe. Of course, the Pendletons have been camped out there for months too, not sure why. So that means a lot of the City Watch and other soldier types. Bring me that combination, my masked friend, and then I take care of the Pendleton brothers. Just like that. You ain't never even gonna touch them. And I promise, I won't kill them, and no one will ever see them again. Now if that ain't a deal, Slackjaw don't know what is. Wiesz mi, stary? Kupiłeś mnie tym. Proszę bardzo. Znajdź marszanda. No i wyduś kombinację. Ej, ty właśnie, zobaczmy jaki jest maksymalny zasięg. 35. Okej, 2. A tak, 12 metrów. Nie tak mało. Ciekawe jaki będzie po upgrade'ie. Dobra, 53 minuty. Okej, dobra. Nie będziemy robili dalej misji, ale do samego hotelu chociażbym się jeszcze przedostał, nie? Trochę koślawy sposób teraz poszedłem. Kurde. Się typiarze pojawili znowu. To zakrzywmy sobie czas. Dobra. Hotel tutaj. Przejdźmy w te składania. Okej, okay, tam jest. Przydałby się znowu zakrzywić czas tak naprawdę. Chociaż... Lecamy kolego. Chodź. Wstawmy go tak tutaj. Rzecz może lepiej nie, może lepiej nie. Wstawmy go gdzieś indziej. What's going on there? Nic, czym musisz się przejmować. Dobra, no tu go na pewno nikt nie znajdzie. Przejdźmy sobie tędy. Ten tak chyba coś gada. Wydam mogłem teraz i po prostu dzięki temu rozkładowi pośmiertnemu mogłem mieć totalnie zabijanie. Ale to jest jednak trochę za proste. A ja nie lubię iść na łatwiznę. Wbrew temu co niektórzy pewnie myślą. A w ostatniej chwili kurde chyba mignąłem. Zostawiamy wybierza. Mamy tego gościa. Dobrze, ja, to jest ciekawe, bo wyczyściłem już ten... Wyczyściłem to już chyba z tych ludzi, a... Mimo tego się pojawili nowi, czyli chyba... W reloadzie lokacji pojawiają się nowi typiarze. Mi się wydaje przynajmniej. Na razie jest bezpiecznie, więc... Blisko było. Zgadzamy stąd. Kurde, 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 kurde.
Attention, Dunwall citizens. A mandatory whale oil ration. To było trochę niebezpieczne. Non-compliance. Filthy mudlark. Better a tramp like you in Elixir. We've been on half ration for a week. I ain't catching the plague. Hand it over. No. This is for my baby. He needs it. It's us that needs it. If the City Watch gets sick, how are we gonna protect you? Protect me? You grab her, I'll get the elixir. Nie. Nie robicie nic, panowie. Zauważył mnie niestety, no ale już trudno. Proszę bardzo. Get sick. Thank you, sir. You saved me. How can I thank you? I have nothing. Wait, take this. It's the backdoor service key to Bunting's house, the art dealer on the main street. I used to work for him, you know, before the plague. He's let all his servants go, but he's still there, probably hoping he'll be able to sell something from that safe of his. I don't know what he has left, but it's all I have to offer you. Please take it. Okej, okay, kolejna informacja o sejfie. Druga sposobność na zdobycie klucza. No ale to tam. Pikuś. Najważniejsze, żeby spełniliśmy. Dobra, spełniliśmy, że zrobiliśmy dobry uczynek i obroniliśmy ją przed tymi typiarzami. Czemu o tej wieżyczce, kurde, zapominam. Dobra, nie patrzcie w moją stronę, dobra? Wyciągamy, no i spoko. Okej, ma to sens. Dobra, spróbujmy w sumie ich olać. Kompletnie. Po prostu iść byle do przodu. Attention, citizens of Dunwall. The Lord Regent has ordered strict whale oil rationing in this area. Failure to comply will result in immediate arrest. Elixiry, jakiś raport. Zamknięte. Tutaj. Do powiedzenia. Gdzie jestem? Tam jest chyba. Kurde, nie to. A ty nie czekaj, w sumie serce też. To za moment. Kurde, pikawa. Nie, no to musi być w tym hotelu. Dobra. Oczywiście hotel to nie jest taka duża lokacja, tylko to jest taka pomniejsza. Zdjęcia. Molecik. Co mamy z niego? Duchowa woda. Picie z kranów odnawia niewielką ilość many. Też dobra rzecz. Też dobra rzecz. Dobra, weźmy to, bo to nie powiem. To jest fajne, no ale niestety jak często ja używam, kurde, zwykłej tej. Czy tej miksturki sokołowa, no bardzo rzadko. Are you fucking serious? Nie polega na tym, co znajduje po prostu podczas tego, nie? Podczas misji, jeśli chodzi o jedzenie i tak dalej. Jak już zużywam, to wtedy głównie kiedy mnie szczury podgryzą. Dobra. Jeszcze zanim pójdziemy, zostań. Wszystko zgarnięte. Golden Cat jeszcze jest tam wejście. Dobra. Nic tu na razie nie ma. Łaźnia Golden Cat.
Tutaj jest to samo. Tam jest mar. O! Opcje. Następny obszar wypełniają ścieżki, które dają wiele różnych możliwości ukończenia twojej misji. Szukaj umiejscowionych wysoko krawędzi, szczurzych tuneli, dróg wodnych i kryjówek. Okej, tam jest marszant. Mamy trzy runy tutaj. I ostatni kościany amulet. Najbliżej jest ta runa. No dobra, tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w następnym materiale. Zagrajmy w Dishonored, w którym spróbujemy być może nawet dokończyć tę misję fabularną. Kto wie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!